Witajcie, dziewiarki i dziewiarze, sympatycy e-dziewiarki. Usiądźcie na czerwonej kanapie albo gdziekolwiek jesteście, może w górach nad morzem, nad jeziorem, na wakacjach i zagłębcie się razem ze mną w przygodę bluzeczki drutowo-szydełkowej. Taka oto bluzeczka. Od tej bluzeczki wydzierganej 15 lat temu wszystko się zaczęło. To znaczy, wtedy jeszcze nie było e-dziewiarki, bluzeczka była zrobiona z włóczki kupionej w takiej stacjonarnej pasmanterii we Wrocławiu. Wtedy nie było tak sklepów internetowych, więc to była taka pustynia włóczkowa i na tej pustyni włóczkowej kupiłam włóczkę i według przepisu z gazety z 2009 roku wydziergałam bluzeczkę. Pewnie nie powstałaby, powiedziałabym, współczesna wersja tej bluzeczki, gdyby nie to, że pojawiły się pytania, jaka piękna koronka. No i właśnie najpiękniejsza w tej bluzeczce jest ta koronka. Postanowiłam odnaleźć gazetę. Nie było to łatwe w moim przepasnym archiwum dziewiarskich gazet. Znalazłam tę gazetę. Jest to gazeta, która się nazywa Diana Ekstra na szydełko, na druty, numer drugi z 2009 roku. I to jest ten tytułowy model, ten okładkowy model bluzeczki. Rozumiecie, że to musiało się rzucić w oczy. Od razu pewnie zauważycie, że ja mam inne wykończenie góry. Nie widziałam się ze względu praktycznych z taką wykładaną koronką, więc u mnie wersja jest inna. Linello to jest ta współczesna wersja. Pokazywana była przeze mnie w różnych formach, na live, na płasko, na zdjęciu. Jest koronka, jest korpus, jest bordiura na dole i zakończenie tutaj, takie jak było w tym moim, tej bluzeczce sprzed tych 15 lat, takie samo, bez wywijania na zewnątrz, tylko fragment koronki z rękawa. I teraz tak, szczegóły techniczne. Dobrze przy wyborze włóczki na taki model bluzeczki, oczywiście ta włóczka nie może być za gruba, ale też nie wskazane jest, by była zbyt cienka ze względu na część drutową. I tutaj są trzy motki linello i też możecie mieć pewne pojęcie o zużyciu na części szydełkowe. Cały korpus, cała część drutowa, czyli korpus, tutaj jest, wszystko jest dziergane w częściach i zszywane, na to zużyłam dwa motki, a tutaj na ten jeden rękaw, wykończenie przy szyi i drugi rękaw, zużyłam prawie jeden motek włóczki linello, czyli łącznie trzy motki włóczki. Tutaj szydełko numer 3,75, no i na część drutową również chyba 3,75 albo 4. To już nie ma znaczenia, na jakich drutach. Ważne, by ta część szydełkowa pasowała do tej części drutowej. No i tak, to jest bluzeczka. Mam dla Was do pokazania pewne propozycje, z których można wydziergać taką bluzkę. Ona jest głównie drutowa, wydziergana na drutach, w większości ściegiem gładkim prawym, no i największy bajer to te rękawy. A każdy z rękawów jest dość pracochłonny, jak dla mnie osoby nieszydełkującej zazwyczaj, ale no rodzącej sobie z szydełkiem. I teraz tak, zajrzymy do tego przepisu, chciałam wam powiedzieć, jakie są założenia do tej bluzeczki według projektu. Bluzeczka jest wydziergana ze 100% bawełny, w gramaturze 50 gramów to jest 180 metrów, czyli dosyć cienka bawełna, druty i szydełko numer 3. Ja mam grubszą włóczkę i grubsze druty.
Wzór ażurowy to jest to, co tutaj widzicie. Zerknijcie na wzór ażurowy. To jest wzór ażurowy. W tej części to jest dziergane na drutach, w tym wypadku na drutach numer 3. W moim przypadku były to druty numer 375, bo inna włóczka. Schemat ażuru jest podany. I jako że miałam grubszą włóczkę, a tutaj w stosunku do tego przepisu nabrałam mniej oczek. Oczywiście to trzeba zawsze przefiltrować przez to, co chcemy uzyskać. Przód i tył są takie same, dwa rękawy również, mając korpus i rękawy wydziergane. Każdą z tych części pierzemy, wszywamy w odpowiednie miejsce, czyli rękaw łączymy z korpusem i wtedy, gdy mamy taki półprodukt, czyli coś, co jest, no, nie pasuje w czasie mierzenia, kiedy nie ma góry, tutaj tej góry, bo to wszystko się nam się zsuwa z ramion, więc to jest półprodukt, nad którym musimy popracować. I teraz popatrzcie na wykrój w rozmiarach. To jest połowa i przodu, i tyłu. Tutaj na najmniejszy rozmiar to jest 21-24,5 cm na ten większy rozmiar. Bluzeczka jest krótka. Zobaczcie, tutaj mamy tylko 38 cm. Całą resztę później zrobi nam ta koronka na górze, więc to też należy mieć na uwadze, że, no, że to może być krótkie, bo dużo dzianiny zrobi nam ta góra, która będzie ozdobna. Rzecz jest taliowana, widać, że tutaj zamykamy oczka do pewnego miejsca, a później dodajemy. Ja zamykałam co 8-9 rzędów, zamykałam oczko, jedno oczko jako drugie i trzecie przerobione razem, a później po minięciu talii parę razy dodałam oczka. No i tutaj jest zamykana linia raglanowa. Tyle teorii, prawda? Schemat ażuru jest tutaj. Na tym schemacie ażuru, ażur jest powtarzany dwa razy. Ja wiele zmian wprowadziłam w tej bluzeczce, ponieważ jak zwrócicie uwagę, to moja bluzeczka ma schemat powtórzony tylko raz. Następnie miałam plisę z dwóch, całą robótkę rozpoczęłam od dwóch rzędów, dwa żuperka Francuza, czyli to są cztery rzędy ściegu francuskiego. Następnie przeszłam, to bardzo popularny wzór ażurowy, przeszłam w ten schemat, który był podany w gazetce, a następnie, kiedy mi się już zakończył wzór ażurowy, w pierwowzorze jest od razu przejście na jersey prawy, a ja sobie tutaj zrobiłam dwa rzędy jerseyu lewego, by to oddzielić część ażurową od części ściegu gładkiego prawego. Linello pięknie się ułożyło, zrobiło się lejące. Czy ja się tutaj mocno starałam, by pasowały kolory? Nie. Ale tak akurat przód i tył mniej więcej się złożyły kolorami, ale to tam, tak można powiedzieć, mniej więcej. To jest wielka zaleta włóczek wielokolorowych, że są wszystkie chwyty dozwolone. Tutaj mi się rękaw kończy na różowo, w tym rękawie, a tutaj mi się kończy na niebiesko. Tak ma być, to jest przecież fantazja i to, co płynie z motka. Popatrzcie tutaj na linia raglanu. Dziergane to jest oczywiście w częściach, więc tutaj było zamykane i tutaj też było zamykane. Wyprane, ułożone z szpilkami poprzypinane, a następnie to jest taka faza, kiedy jest wielki potwór i nie wiadomo, co wyjdzie. W stosunku do tej mojej bluzki, która powstała 15 lat temu, to oczywiście, że wprowadziłam pewne zmiany. W ogóle ta z Linello jest trochę dłuższa, trochę szersza.
Tutaj zakończyłam ściegiem, to się nazywa oczka rakowe na szydełku, a tutaj miałam zakończenie pikotkami, bo pikotki pojawiają się też na rękawie. I teraz tak, ponieważ wiele z Pań już zadawało pytania, jak odczytać ten schemat szydełkowy, to chciałam Wam właśnie tak w paru słowach powiedzieć, jak podejść do takiego schematu wzoru robionego na szydełku, no bo to troszeczkę inaczej się odczytuje niż jakie potrzeba mieć umiejętności, żeby to odczytać. Należy się nie przerażać tymi wszystkimi kropkami, bo to jest jak we wzorze drutowym, tylko inne symbole mamy i one co innego oznaczają. Tutaj mamy oczko łańcuszka, zobaczcie, kropka to jest oczko łańcuszka, następnie jest oczko ścisłe zamykające, ono występuje przy łączeniu okrążeń, ponieważ części koronkowe szydełkuje się w okrążeniach, nie na płasko, tylko w okrążeniach, pamiętajmy o tym. Czyli to jest takie oczko ścisłe zamykające, kiedy łączymy okrążenie. Ten patyczek to jest oczko ścisłe, tutaj widzimy oczko ścisłe. Następnie podwójny słupek, czyli kreska i dwie poprzeczne, to jest podwójny słupek, to występuje tutaj. Pikotki występują tutaj na końcu, jako raz, tutaj na tych samych końcóweczkach. Popatrzcie, te pikotki u mnie wyglądają o tak o, tutaj są pikotki, takie małe, wystające, to są trzy oczka łańcuszka wkute w pierwsze oczko. No i tutaj jest grupa czterokrotnych słupków, ta grupa czterokrotnych słupków występuje tutaj. I teraz chciałam Wam tak pokrótce pokazać. Filmów na temat szydełkowania na naszym profilu Edziewiarka jest niewiele, ponieważ no, my jesteśmy głównie osobami, które kochają robić na drutach, ale i szydełko, jak widzicie, przydaje się ta umiejętność. Oczko łańcuszka, słuchajcie. Pierwsza rzecz, jaką warto umieć, to jest oczko łańcuszka. Robimy sobie pętelkę. Tutaj mam drut, szydełko z rączką z drewna oliwnego firmy Addi. I robię łańcuszek. To jest od zawsze naukę i drutowania, i szydełkowania rozpoczynamy od nabrania oczek. A właśnie oczko łańcuszka jest nabraniem oczka do dalszego szydełkowania. Czyli tak sobie przekładam przez tę roboczą pętelkę nić, która płynie po palcu. Mamy teraz, tutaj jest potrzebna umiejętność oczka ścisłego. Czyli tak, zobaczcie, wkuwam się w oczko łańcuszka, które zostało, czyli to jest takie nabranie oczek i teraz mam część roboczą i przerabiam to w ten sposób. Wkuwam się w oczko łańcuszka, wyciągam nitkę i przerabiam. Wkuwam się w oczko łańcuszka, wyciągam nitkę i tą nitką, ciągnąc nitkę z palca, przeciągam przez pętelkę. Wkuwam się i przeciągam. Wkuwam się i przeciągam. To jest oczko ścisłe. Potrzebna jest umiejętność tutaj podwójnego słupka. Więc teraz uwaga, teraz będzie podwójny słupek, tak przygotuję się do niego, czyli trochę wzrostu w górę pójdę. To jest próbka, więc to nie jest żadna rzecz. Podwójny słupek to jest tak, dziergamy, zobaczcie. Nabieram nitkę na szydełko, ale ponieważ to jest podwójny słupek, to robię to dwa razy. I wkuwam się w to oczko łańcuszka w ten sposób i teraz ciągnę w jedną stronę i jeszcze raz w drugą. I teraz całość zamykam. I to jest podwójny słupek. Jeszcze raz. Nabieram nitkę raz, nabieram dwa i wkuwam się w oczko łańcuszka, wyciągając pętelkę i przerabiam jeden, dwa
i zamykam całość. Potrzebna tutaj jest umiejętność grupy czterokrotnych słupków. Podwójnych słupków. To uwaga. Czterokrotny podwójny słupek, czyli tak, nabieram dwa razy i teraz się wkuwam, ponieważ to są czterokrotne słupki i teraz będę to robiła w ten sposób. Raz i dwa. Nie zamykam tutaj tego oczka, tylko znów nabieram dwa razy i znów robię raz i dwa. Nie zamykam, widzicie, już mam trzy na szydełku. Robię znów dwa razy. Przerabiam. Mam raz, dwa, trzy, ale mam i cztery słupki. Więc jeszcze jeden. I teraz wszystko przeciągam, przez wszystkie pętelki przeciągam. I to jest grupa czterokrotna, znaczy tutaj to było nazwane grupa czterokrotnych słupków. I tak to wygląda. I to jest rzecz, która tutaj w schemacie wygląda jako ta część. Cały schemat to jest 11 okrążeń. Musi być podzielne przez 14. To też jest pewna informacja. Zawsze zaczynamy, tutaj jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka i tak dalej, czy jest numer okrążenia. Zaczynamy od sześciu oczek, wkuwamy się tym, to jest grupa trzech podwójnych słupków. To jest oczko łańcuszka, jeden podwójny słupek, wkuwamy się, robimy raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, ale wkuwamy się z tym w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w szóste oczko naszego nabrania, bo wyobrażacie sobie, że tutaj mamy rękaw, tutaj jest część dzianinowa. Takie pewne wskazówki chciałam Wam dać, by takich bluzeczek powstało dużo, dużo, bo może Was zainspiruje. Możecie zobaczyć zdjęcia, jak wygląda ta bluzeczka na mnie, bo już takie zdjęcia zrobiliśmy. Chciałam jeszcze Wam pokazać, jaka jest różnica w rozmiarze w stosunku do tej nowej wersji. Tutaj złożę na pół, żeby było łatwiej to porównać. Więc różnią się, jak widać, kilkoma centymetrami w każdą stronę. No i to jest ta różnica, o tyle się różni. Nowa wersja, stara wersja. Model bardzo interesujący. A teraz chciałam Wam pokazać zestawienia włóczek, które można użyć. Mój numer koloru mojego Linello to był numer 010. Linello 010. Możemy wykonać taką bluzkę tak samo, jak ja to zrobiłam, tylko z włóczki Linello, ale możemy mieć korpus z Linello i do tego dobrać sobie rękawy na przykład z włóczki Pride, albo zrobić całą bluzeczkę włóczką Pride, to jest jednobawna i pasuje nam do większej ilości dołów, jakie posiadamy. Bo wiadomo, że jeżeli mamy wielokolorową bluzkę, to ona już narzuca pewien styl spódnicy, spodni, dołu, w jakim się ubierzemy. No i mam tutaj Wam do pokazania kilka różnych zestawień kolorystycznych. Wyobrażacie sobie korpus z Linello, który ma numer 55, a na przykład rękawy, czyli ta koronka wykonana z włóczki Pride, to jest ten sam skład, w 49, numer koloru 49. Albo do tego Linello dodać takie w numerze koloru 92 rękawy. Czy tutaj jeszcze mam jakiś numer, który by pasował, czy zielony by pasował? Wydaje mi się, że za duży kontrast by był, chociaż nie, jednak zdecydowanie lepiej z tym albo z tym kolorem. To jest Linello 55, może być Linello 17. Tutaj nie przynosiłam wszystkich kolorów, jakie mamy we włóczce Linello, a jest ich dużo, więc zajrzyjcie, co tam się dzieje. Ale tutaj ta włóczka Pride w numerze 17 pasowałaby idealnie.
Różowy, numer 057, dużo różu. Do niego by pasował Pride 46, byłoby tak bardzo pastelowo. Albo kolor różowy 19. Też tutaj Linello 25, bardzo lubiany przez Was i poszukiwany często numer koloru. Do niego no to zdecydowanie z kolorem granatowym bym poszła, ponieważ tutaj jest dużo nut granatowych, więc tutaj takie byłoby raczej ciemne. Zestawienie. Czy tę bluzkę można wydziergać tylko z Linello? Absolutnie nie. Można wydziergać z wielu różnych włóczek, które Wam chciałam pokazać. Może kogoś zainspiruje. Tę włóczkę odłożę i teraz spójrzcie na ten segregator. Korpus z włóczki Kaorle. To jest mieszanka bawełny i lnu. A do tego rękawy, czyli ta koronka, wydziergana luksorem. Na szydełku luksor, to te dwa kolory do siebie idealnie pasują. To jest Kaorle numer 315 i luksor numer 29. Turkus. W turkusie byłaby bluzeczka. Pasuje, można taką bluzeczkę wydziergać w całości z Duemili, albo korpus tej Duemili, korpus z Kaorle, z tej bawełna plus len, a sama koronka lejąca z włóczki Duemille numer 8. Można pójść w kierunku quattro wielokolorowego, to byłby korpus i koronka wydziergana z włóczki quattro jednobarwne w numerze 39, a to wielobarwne w numerze 03. Takie są metryczki, tak się nazywają włóczki. Następnie mamy tutaj minorkę, korpus i liza na koronkę. Byłoby w kolorze jasno-żółtym. Normy w całych zestawieniach różnych. Norma nadałaby się na ten typ bluzeczki. Na przykład norma wielokolorowa na korpus i rękawy koronka z jednobarwnej wersji. Tutaj jeszcze żółty by świetnie pasował. Popatrzcie, norma kolor 04 i norma 113. To tutaj się w jednym segregatorze tak działo, ale jeszcze mam taki segregator, w którym są też włóczki firmy Jarnard, bo to jest wersja ekonomiczna takiej bluzeczki. Mogłaby powstać właśnie, zobaczcie, tutaj ten segregator. Korpus z włóczki Symfony, to jest akurat wersja wielokolorowa Symfony Dream. A do tego, ponieważ symfony byłoby za grube na szydełko, to rękawy, czyli te koronkowe części, z włóczki, która się nazywa Style od firmy Jarnard. Tutaj obie pozycje pochodzą z firmy Jarnard. Jest to bardzo wersja ekonomiczna cenowo. No i teraz popatrzmy na kolory. Symfony w takim zestawieniu, zobaczcie, do tego by pasowały i żółte, i limonkowe. Widzicie to, jak to fajnie tutaj gra, prawda? Korpus sobie dziergamy z tej włóczki, a później koronkę cieńszą, pasującą charakterem, lejąca grubością. Tutaj właśnie grubość jest idealna, można by było bluzeczkę zrobić tylko i wyłącznie z włóczki. Style, która ma dużo kolorów na naszej stronie. Tutaj w wersji różowej, no to wersja różowa narzuca nam taką kolorystykę. Tutaj, no może być tak, o w ten sposób może być. Jeszcze tutaj na przykład symfony z turkusem numer 3107, to ja widzę do tego kolor szary. Szara koronka na górze i szara koronka na rękawach. Zieleń piękna. Style w takim kolorze khaki, no to tutaj do tego zestawienia, ewentualnie do tego ta zieleń pasuje. Numer koloru 3110, a tutaj mamy style 679. Następnie, tutaj jeszcze tak, popatrzcie na to zestawienie kolorystyczne, prawda, że bardzo naprawdę energetyczne.
energetyczne zestawienie Symfony 3116 i włóczki style 661. Takie oto zestawienia kolorystyczne przygotowaliśmy dla Was, z czego można wydziergać taką oto bluzeczkę. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, klikając ikonkę, wtedy jesteście na bieżąco. Cóż nowego pojawiło się we dziewiarce. Mam nadzieję, że nasze filmy są dla Was inspiracją i chętnie do nas zaglądacie. Koniecznie zajrzyjcie do sklepu, do danych włóczek, ponieważ tę bluzeczkę można wydziergać między innymi z tych włóczek, ale z całego morza pozostałych też się da, uwierzcie. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Nie zapomnijcie zostawić komentarze, czy bluzeczka Wam się podoba i czy przystąpicie do tego dzieła połączenia drutów i szydełka. Da się, to uwierzcie, da się. A na część włóczek, jakie są tutaj pokazywane, będzie rabat, więc koniecznie zajrzyjcie, co tam się dzieje we dziewiarce. Do następnego razu. Pa, pa.